Siemano, widziska. Dzisiaj Was witam w moim drugim, trzecim odcinku z Farminga 17. Nadal nagrywamy tą perspektywą z ostatnia. Postanowiłem sceny mapy Gold Crest Valley z tej realnej serii, co miała być, przenieść się właśnie na Sosnówkę. Tutaj będziemy kontynuować naszą serię realną, że tak powiem. Dzisiaj będzie akcja siewy. Tutaj mamy pole zaorane. Jak widzicie, no troszkę lipnie to wygląda, bo będziemy zaczynam nagrywać dopiero, no, tak można powiedzieć, w środku sejwu, w środku gry. Także tak, pokrótce Wam może przedstawię, jakie maszyny w tym momencie posiadam. Z moim głównym ciągnikiem na gospodarstwie jest pęd. A tutaj jednym z większych, no jeden główny siewnik jest, nie wiem jaki on jest, Horsz, chyba tak, coś w tym stylu, chyba jakiś Horsz, nie? Nawet nie wiem, no sprawdzimy. Wanderstrat, czy jakoś tak, chyba jakoś tak. Dobra, teraz Wam pokażę moim głównym, takim pomocniczym ciągnikiem jest ten Zetor. Tutaj mamy, tu już się dorobiłem takiego porządnego sprzętu do sprzęt lankarski, to jest oczywiście prasa New Hollanda. Tutaj mamy przyczepę do przewozu belek. Tutaj mamy prasę. Kosiarkę. Tutaj mamy przetrząsarkę. Zgrabiarkę oczywiście. I owijarkę. Bo pierwsze zwierzęta, jakie planuję iść, to właśnie są krowy. Tutaj mamy beczkę do rozlewania gnojowicy. Tutaj mamy kosiarkę, tą przednią. Tutaj mamy talerzówkę, też już taka większa. Tutaj mamy pług zielony oczywiście. Tutaj mamy przyczepę Agroliner. Przyczepa Metaltecha. Tutaj mamy przyczepę samozbierającą Pottingera. No i tutaj mamy siewnik do kukurydzy, Kwernlanda oczywiście. Dobra, także tak, a jeszcze Wam pójdę pokazać, jakie pola posiadam, tak na szybkości. Tutaj mamy pole, oczywiście mam też również mod ścieżek technologicznych, już w siewniku. Tutaj mamy pole obsiane, jeżeli się nie mylę, jęczmieniem. Tutaj będziemy kultywatorować w przyszłym odcinku, myślę. Chyba że jeszcze na ten starszy mi troszkę czasu, to po prostu tutaj to zrobię. Na tym odcinku jeszcze chociaż zacznę. Ale nie wiem, jak to będzie wyglądało wszystko. Nawet zooma mi złap mi zooma. No co mi zoomować? Kurwa, ja nic nie widać. Teraz nic nie widać. No dalej, majce. Złap mnie zooma. Nie chcę zoomować. Już jesteśmy w naszym pędzie. I nadal nie chcę mnie wyzoomować. Co jest? O, teraz wyzoomowało. I oczywiście mam również wgrany mod
cztery pory roku. No teraz troszkę dziwnie jest to wszystko, bo grałem dopiero na pożniwach i mamy, jak widzicie, późne lato. Wy teraz chyba pewnie tego nie widzicie, ale stan konta nasz to jest 8888, także same ósemki. My co? My zabieramy się do pracy. Odpalamy naszego kejsiora, aż sobie dźwięki podgłośnie. Mam jeszcze również jedno pole, ale to wam pokażę, jak będę wracał. A my tutaj siejemy trawę. Siejemy trawę. O, teraz zajebiście. Tak jak mówiłem, to będzie typowo realna seria. A my jedziemy. Siejem trawę. Tutaj będziemy testować nasz sprzęt zielonkarski, żeby on nam się po czasie zwrócił. Na pewno po tym sezonie idziemy w krowy. Właśnie wybrałem sobie pierwsze zwierzęta, jakie w ogóle pójdę, to będą właśnie krowy. Jak widzicie, te pole sporo sobie powiększyłem. Tu ogólnie wcześniej była kukurydza. Była tutaj kukurydza, ale będziemy musieli sobie jakoś nawrócić. Po prostu z tamtej mapy, z tamtą mapę oczywiście dokończę tą serię na Goldpress Wolley. Nie wiem, to zrobię może z jeden sezon. Wiecie, że zasiejemy tam wszystko, co jest. Zbierze się to. Oj. Dlaczego to nie chce mi tam zrobić? Ścieżki mi się pojebały. O, teraz znacznik sobie już robimy. Opuszczamy się w nich i jedziemy. Z tamtej mapy zrezygnowałem, no po prostu tak po dłuższym myślę, no troszkę jest dziwna ta mapa, nie podoba mi się, nie ma tego swojego klimatu. Ciężko by mi się tam grało, w ogóle cokolwiek robiło. No tak lipnie by to wyglądało. A tutaj po prostu grałem na tej mapie. Zanim jeszcze zacząłem nagrywać, bardzo długo grałem. Widzicie, troszkę sprzętu już mam powymieniany. Tam jest, nie wiem, znaczy bardzo długo, no, 40 godzin ten serwer, save ma. No jest 40 godzin przegranych, no to opowiem wam, że jest całkiem dużo. Tu oczywiście już gnojowica jest rozlana. Na pewno będzie teraz, nie wiem, zobaczymy, może pokultywatoruje, ale no, nie wiem. Mówię, że teraz po tym sezonie sprzedam kiszonkę, sprzedamy tą kiszonkę, którą dopiero zrobimy, tak? Posprzedajemy wszystko, te nasze całe plony. To po prostu idziemy w krowy. Każdy zawsze zaczyna tam, jak oglądałem innych youtuberów, to albo od owiec, albo od świń, a ja sobie zacznę, tak rzucę się na głęboką wodę, jak to się mówi, i zaczniemy od krów. Potem myślę, że jakieś świnie, owce, coś w tym stylu, będziemy na pewno kombinować. Powiem wam, że te pole jest całkiem spore. Jak robiłem z tego kiszonkę, to miałem z tego pola, nie wiem, 300 ton chyba. No 300 ton mi dało. Ale to wtedy musiałem napierdalać z tą małą metaltechą i z przyczepą samozbierającą, jeszcze przyczepa samozbierająca jakoś się
coś się tam spierdoliło i się bugowała, bo nie chciała mi, no po prostu nie wiem, tam doszło do 21 ton chyba. 21 ton miałem z jednej, z drugiej przyczepy, 21 ton i po prostu się zbugowała, nie chciała przyczepa sama wiele więcej przyjmować. Chujowo było, musiałem napierdalać w tam z powrotem, nawet chyba dwa transporty były z jednego okrążenia dookoła, także może lipnie to było. I po prostu postanowiłem wymienić tam, znaczy wymienić, no dokupić jeszcze jedną przyczepę, tą wiecie, tą większą, Agroliner. Na pewno drugą przyczepą, jaka będzie kupowana, to będzie ta druga Agrolinerka, ta ze skrętną osią. Także no, będzie na pewno zajebiście. Ta zielona, tą co teraz posiadamy, to ona chyba bierze 21 ton, no? Ona ma ładowność jedna z 21 ton. A ta druga to nie wiem, tamta druga chyba też ma 21 ton. Tak, chyba też, no. Na razie nie chciałem sobie kupować całego zestawu, bo kurczę, już chwilę na was pogadałem, już gardło mi się ma. Muszę sobie wyrobić ten gardełko. Teraz będzie mnie pewnie troszkę słabiej słychać niż na poprzednim odcinku, ale to z tego względu, że nagrywam to o godzinie 12 w nocy chyba bodajże. No chcę, mam taki plan, żeby wstawię w te odcinki codziennie, żeby jakąś oglądalność już osiągnąć, to no po prostu trzeba troszkę pracy tej włożyć, nie? Troszkę pracy. No jeszcze wam nie pokazałem chyba. Mam również ten podstawowy kombajn Case'a Intersional, co wam pokazywałem na GoPress Wallet. To tam właśnie to też również ten kombajn posiadam i razem z przystawką do kukurydzy, no, w tym sezonie na pewno nie będzie kukurydzy na ziarno, bo mi pola nie starczy, no kurwa, tutaj tak daleko wjechałem, no ale za siedlo do sieje to jest trawa, także tej ścieżek żadnych nie ma. Tutaj ścieżek żadnych nie ma, to luz. Zaś się ten kawałek po prostu dosieje i będzie git. No jak widzicie, no idzie tym dużym silnikiem robota. Ogólnie kredyt jaki jest możliwy w ogóle wyrzeć, już cały wybrałem na samym początku. Bo właśnie jak kupiłem sobie farminga, to jest nie wiem, z dwa miesiące temu chyba. Dwa miesiące temu akurat ta gra mnie tak bardziej zainteresowała. Już tak poważnie myślałem, żeby zacząć nagrywać. To właśnie tak to zaczynałem właśnie na ten GoPress Wallet. No tam tak chujowo mi szło. W ogóle ta mapa mi się tam nie za bardzo przepadła mi do gustu. I właśnie zdecydowałem, żeby przenieść się na sosnówkę. No i tak zacząłem grać i jak na razie coś tam nie wychodzi. Już dużo sprzętu wymieniłem. Dokupiłem, tak jak sami się widzieli. Cały sprzęt zielonkarski, minus chyba 140 tysięcy. To dało. Sprzęt zielonkarski to jest chyba cała kiszonka, jeżeli się nie mylę. No, jak sprzedałem całą kiszonkę, to właśnie miałem tyle wystarczająco pieniędzy, żeby sobie kupić ten sprzęt zielonkarski, bo tak już mówiłem, chcę iść w te krowy. Myślę, że będzie fajna zabawa, no bo tych krów musimy
w pierwszym rzędzie, jaki jest sprzęt do tego, no to musimy na pewno musimy kupić jeszcze rozrzutnik nabornika, żeby mieli w ogóle czym ten obornik rozrzucać. Także musimy coś wykminić. No to dopiero będziemy myśleć, jak te krowy już będą. Tak myślę, no nie wiem, ile tych krów kupić. W ogóle po ile są krowy? Ktoś wie? Nie, chyba by 5000 chyba. Jest 150, bo chciałbym, nie wiem, na początek. Jest 20 krów, to mamy 100 tysięcy. To 100 tysięcy mamy, potrzebujemy, żeby w ogóle te krowy kupić. No to chyba z znacznika nie złożyłem. To w ogóle 100 tysięcy potrzebujemy, żeby te krowy zakupić. Myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. My już mamy 16 minut odcinka. Chyba was nie będę zanudzał tymi siłami trawy. Tylko wróćmy na gospodarstwo. Ja sobie dokończę to siać poza odcinkiem. A my zabierzemy się za... A my się zabierzemy za kultywatorowanie. No tam już też jest gnojowica rozlana. Tam właśnie będzie kukurydza na kiszonkę. Też jest dosyć sporale pole. Dosyć mocno sobie je powiększyłem. Dosyć mocno je powiększyłem. Myślę, że tak, że dojedziemy do końca i wrócimy na gospodarstwo. Tak, wrócimy na gospodarstwo i będziemy kultywatorować. A ja sobie po prostu to skończę siać poza kamerami. Kurwa, kamerami. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie z tym. Z tym modem na 4 pory roku. Nie wiem, tam widziałem komentarze takie pół na pół. Jedni twierdzili, że zajebisty mod. Drudzy twierdzili, że psuje save. No nie wiem, nie wiem. Bojałem się troszeczkę, że mi tego save'u nie zjebało, bo bym się wkurwił. O, tu jak widzicie, pójdę nawet wam pokazać. Tu mamy pole, tutaj ogólnie trawa rosła, a tą taka spora łączka z orałem to i tutaj w tym momencie mamy zasianą soję, troszkę te ścieżki mi chujowe wychodzą, wkurwia mnie to, bo mam pryskiwasz 15-metrowy, a 7 jest 16, 15, o 15-metrowy jest opryskiwacz, a 6-metrowy mam 7. I tak tam, nie wiem, ustawiłem na automatyczne, że mi te ścieżki tam automatycznie wykazywało, znaczy robiło. No to co drugi przejazd, w drugim przejeździe już szła ścieżka, nie? No to nie wiem. Tak kurwa zaś taki dziwny nakład się robi. Już drugi sezon mam te ścieżki technologiczne. Testuję to na razie, rozkminiam jak to powinno być. Tak w zeszłym roku to niby te ścieżki wyglądały tak ładnie. Poza siany tak zajebiście wyglądały, a jak wyrosło, no to tak połowa, no tak lipnie te ścieżki troszkę. Powiem wam, wyglądały, bo tu tak pozarastało. Inaczej tak, no nie wiem, no.
Było widać te ścieżki, nie było. Chujowo to wyglądało. Także tak. Teraz sobie nie wiem, jeszcze trochę i będziemy kończyć. Bo my już w tym momencie mamy 20 minut. Dwa, trzy przejazdy i będziemy sobie kończyć. I będziemy sobie kończyć, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Żebym zaś tego kurwa 3 dni nie wstawiał. No tutaj widzicie, no tak też tutaj też była w poprzednim sezonie soja zasiana, to tak ta soja, no tak letnie troszkę te ścieżki wyglądały, powiem wam. Letnie to wyglądało. Ale nie. No zobaczymy. Sobie na razie tak sobie będę jeździł. W sumie to jak na razie orać nie będziemy, bo żadne pole nie wymaga orki. Tak z sezonu na sezon tam 2-3 pola z oram. Więc nie przyszło taki rok, że będzie trzeba orać wszystko. No to zaś no tak biegnie. Było takie lagi dziwne. Nie wiem już tyle za czego. Komputer nie jest jakoś tam mocno obciążony. Chuj wie, czego to zależy, czy te lagi są, czy ich nie ma. Także następną sprawą mówię, że będziemy zbierać teraz na te krowy. I będziemy mieli już krowy, no to będziemy zbierać na nowy ciągnik. Na pewno w pierwszym rzędzie, jaki wymienimy ciągnik, to jest ten zetor, ten mały. On jest z turem. Także będziemy sobie wymieniać ten ciągnik pomocniczy. Nawet już tam przeglądałem te ciągniki, to weźmiemy New Hollanda T5. Bardzo fajnie ten ciągnik wygląda. Bardzo fajnie ten ciągnik wygląda i jego sobie wezmę i potem będziemy zbierać na... Potem na co będziemy zbierać ten nowy dzień. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi. Na co będziemy zbierać, mówię najpierw, musimy kupić te krowy. Zainwestować w te krowy, nie mam pojęcia jak to wygląda z tymi krowami. Jak to w ogóle jest, że... że co? Nigdy jeszcze przez te 2 miesiące, co gram w farminga, nigdy jeszcze nie widziałem mleczarki, żeby jeżdżała. Tam w poprzednich wersjach widziałem, że przyjeżdżają po to mleko. Ale to też się tam pamiętam, chyba w 13 budowało. Jak na gospodarstwo wyjeżdżała, to kurwa normalnie nie szło z gospodarstwa wyjechać. Nie szło z gospodarstwa wyjechać. Także nie wiem jak to tam wygląda. Jeżeli ktoś to ogląda i wie jaka jest zasada z tym mlekiem w tym farmingu 17, to bardzo bym poprosił, jakby ktoś mi tam napisał w komentarzu, jak to tam wygląda, nie? Czy to trzeba osobiście, znaczy trzeba odwozić ten mleko, czy to jakiś automatyczny odbiór jest? Jakiś automatyczny, no bo tu żadnego pojemnika, czy tam zbiornika na mleka chyba nawet nie widziałem w sklepie. Ale dojedziemy teraz do końca i będziemy sobie kończyć żeby tam nie przedłużać zbytnio. W przyszłym odcinku co będzie? W przyszłym odcinku chyba zgrubujemy te pole do końca
Zrobimy się w kukurydzy. Siew kukurydzy. Nie, potem będą chyba opryski, sianokosy, żniwa i kiszonka. Chyba to tak w tej kolejności jest. Mamy co? Mamy 25 minut i ja się właśnie w tym momencie z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.